Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was serdecznie na prezentację nowości od ITD Collection. Ja mam już je jakiś czas temu, także zobaczymy sobie, co tu jest pięknego. Pewnie trójwymiary będą znowu, już się nie mogę doczekać, więc zapraszam na film. Najpierw zobaczymy kolekcję Letni Bukiet, a potem przejdziemy do kolekcji świątecznych i pokażę Wam jakąś inspirację, którą stworzyłam z tych kolekcji. Tutaj mamy pierwszą stronę. Oczywiście napisy zawsze na dole w paseczku. Tutaj mamy takie kwiaty. Tu są wszystkie takie kwiatowe. Baza na fajny layoutik na przykład. Piękne kolory. Wydaje mi się, że te papiery już jakby mniej błyszczą niż kiedyś. Może nie wiem, mi się tak wydaje. Ale są takie bardziej matowe. To są jakieś białe maki chyba, że ja się w tym za bardzo nie znam. Wiecie, że ja z kwiatami to tak raczej nie po drodze mi jest z nazwami. Nie jestem raczej kwiatowa i nie mam ogrodu, więc piękne tutaj aplikacje tutaj z tej strony i bukiet. I tu mamy troszeczkę takie mniejsze podkartki, takie clean and simple właśnie. I napisy oczywiście. I tu mamy ostatnią stronę. To jest kolekcja Letni Bukiet. Przejdziemy teraz do kolekcji świątecznych. Tutaj mamy zimowy wianek, więc już wiem, że to będą znowu trójwymiarowe, przepiękne kompozycje. I do tego, zobaczcie, trójwymiar. Super, że dziewczyny poszły w tą stronę, bo uważam, że to jest jedna z piękniejszych. Jeden, zobaczcie, tutaj już macie trójwymiarową wstążkę, czyli tu są do tego trójwymiarowe elementy. No po prostu ja zaraz to zrobię na bardzo taki prosty, na szybko pokażę Wam, jak to może wyglądać w większym, mniejszym rozmiarze. Postaram się dwa zrobić. Zobaczcie, tutaj też macie mniejsze rozmiary. Wystarczy tylko wyciąć, ponakładać i praca jest gotowa. Tu już nawet macie, słuchajcie, w tle czekajcie. O! Teraz będzie troszeczkę lepiej. Renifera chyba, nie? Tutaj mamy, zobaczcie, piękne. No po prostu chciałabym zrobić wszystkie. Ja bym chciała zrobić wszystkie. Podoba mi się ta technika tutaj, takiego rysunku obrysowanego. Nie wiem, czy widzicie, o co mi chodzi, ale tutaj z takim jakby obrysem to jest. Bardzo fajnie to też wygląda. Także tutaj mamy Winter Wheat. Tutaj mamy jeszcze arkusze, zobaczcie. Oddzielne, z kolejnymi grafikami i jakie piękne, i wieńcami. Tu mamy miesiaczki, prezenty pod choinką, tu Mikołaja pędzącego prezentami, tu mamy jakąś miasteczko z łyżwami i ludzi bawiący się, tu kolejne choinkowe, podchoinkowe prezenty, i lala taka materiałowa, Zuzia chyba się na nim mówiło. Różne kapliczki, piękne konie na biegunach w różnych sceneriach, przepiękne te karuzele, często w takich dużych miastach spotykane. Tutaj mamy jakieś tam scenerie po prostu, dzieciaki bawiące się, anioły przepiękne. I tu, ups! I tu znowu takie scenerie z bałwanem w roli głównej. To chyba się kupuje pojedynczo, mi się wydaje. Też nie jestem pewna, słuchajcie, ale musicie wejść po prostu na sklep. Zapraszam Was. No i tutaj mamy trochę mniejsze, idealne do ateciaków. I znowu mamy tutaj koła. Boże, koła, nie koła, tylko te wianuszki. Tutaj maleńkie wianuszki. Bardzo fajne do ozdoby, na przykład do, jak robicie jakąś HDF-kę, świąteczny domek, to możecie po prostu z tego normalnie do drzwi przyczepić, bo one są na tyle malutkie, że do projektu będą idealne. To są pewnie do, jak się nazywają te mini, nie print, Jezus Maria, calineczki. Do calineczek mi się wydaje to są. Tak, Gusie, tak, to są calineczki. Tak mi się wydaje, taki to jest rozmiar. Chyba cal na cal, nie? Chociaż to chyba nie ma cala, czekajcie. Może mieć cal. Poczekajcie, zaraz tutaj sprawdzimy. Nie, ale calineczki chyba mają pół... nie wiem, ile mamy calineczki. Może mają półtora? Sprawdźcie to, albo dwa na dwa. Nie wiem, chyba półtora na półtora. Ale tak mi się skojarzyło z calineczkami. Ale może się mylę. W każdym razie takie maleńkie właśnie obrazeczki.
Czyli to jest wszystko, co na tych dużych pokazywałam, tylko na A4 w mniejszym rozmiarze. I tutaj macie znowu koła i do nich trójwymiary. Koła, w sensie wianki, nie koła, już tak mówię po prostu. I co na kartki, idealne pomysły. Fantastyczne. Zabieram się za robotę i zaraz Wam pokażę jakiś fajny projekcik. Okej, słuchajcie, zrobiłam tak naprawdę na szybko. Tutaj nie zrobiłam, oprócz tego, że wycięłam, ponakładałam to tak jak należy warstwowo. Zwykle to wyginam, ale nie robiłam nic, nie wyginam. Tu jeszcze muszę dać ten glossy. Słuchajcie, zrobiłam tylko to, żeby to było właśnie wszystko trójwymiarowe, czyli dokładnie tak jak tutaj autorki tej kolekcji sobie to wymyśliły. I dałam tylko mój napis, który dostaniecie w sklepie, to jest stempelek z wykrojnikiem, który jest tutaj na środku, a tutaj tylko glossy po tych niektórych elementach. Zobaczcie, to jest piękne i naprawdę nie zajęło mi to bardzo dużo czasu, bo wycinanie tu jest jakby tylko jedynym elementem. Wszystko podklejam, słuchajcie, ja na birmatce, dlatego że birmata jest chyba najbardziej pewna, jeżeli chodzi o takie rzeczy, a mam tego od groma. Natomiast też lubię te... Lubię też pianki, ale mówię, one tutaj trzeba było drobniutko było, więc tak wyszło. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć klawisz wesprzyj i dołączyć do teamu, albo klawisz podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!